odpowiedziałaś na moje pytanie. Ja cię zapytałam, czy warto poczekać na tę liberalizację ustawy aborcyjnej i ten standard światowy, dwa lata, czy jednak wcześniej zrobić referendum? Bo wiadomo, że prezydent Andrzej Duda tego nie podpisze. Znaczy, no nie ma szans, będzie weto albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, nie, co będzie właściwie jednoznaczne z tym, że ustawa zostanie zamrożona. Na tak postawione pytanie oczywiście bym odpowiedziała, że robić od razu, bo Polki, kobiety nie mogą czekać. Zresztą ja przypominam, że to Polki wygrały wybory dla opozycji, bo to Polki Polek na pierwszym miejscu jest PiS. No, ale zaraz na drugim Koalicja Obywatelska.